Cześć, siemanko, z tej strony Maniu Rolnik, nagrywamy dzisiaj nowa seria na świętokrzyskiej wsi. Jesteśmy na tym gospodarstwie, na którym będziemy się zajmować krowami. Oprowadzę was, ale pewnie już niektórzy grali na tej mapie. Tutaj jest taka dobudówka, tutaj domek mamy. I tutaj są wiaty takie na maszyny, na traktory. Będę wam zaraz pokazywał będzie zakup maszyn do gospodarstwa. O, tutaj mamy pastwisko dla krów. Tutaj jest obora dla krów. Tutaj mamy łąkę swoją. Tutaj jest wiata na kombajn, coś takiego, na jakieś przyczepy. Tutaj dobudówka. A tutaj to jest coś takiego, że no, że można jakieś maszyny dalej sować. Tutaj mamy silos na kiszonkę. O, i tutaj tak samo mamy wiatę. Tutaj silos do zboża, taki wielki. I kupujemy traktory do gospodarstwa. Kupimy tego Maseja. Kupujemy też tego Ursusa, tylko zmienimy mocnika. Już wróciłem, kupimy go, się ładuje dosyć długo. I to są na razie nasze dwa traktory na gospodarstwie. Massey Ferguson 255 i 900, to jest 914 4x4 napęd od Karasia chyba, jak dobrze mówię. A naszym koniem pociągowym będzie ZTS. John Deere albo ZTS. Weźmiemy sobie John Deere. Tego obciążnik. Tuza na przodu założymy mu. I jeszcze poproszę koguty dla niego. Koguty mu tylko założyć. Konsola ładowacza nie. Nie mogę kurne kogutów znaleźć. Marka kogutu jest ta. O, są koguty. Weźmiemy dwa koguty i będzie taki. Tego ZTS-a. On też jest ładny, ludzisko. Zapomniałem o łapce w górę i subskrypcji na początku. To są nasze cztery traktory główne na gospodarce. Massey, Ursus, John Deere. Trzeba ruszyć nimi do przodu, żeby kupić sobie maszyny.
O, ten Z też jest fajny, patrzcie, ma nawet panele IC, drzwi się otwierają, o. Otworzę je jeszcze raz. Tutaj taka klapka mała do otwarcia. Tego małego ususika to nie ma za bardzo maszyn do niego, no ale... Przyczepę weźmie, ten... Prasę do niego kupimy. Nie chcę robić długich odcinków. Tak za bardzo. O kurde, wjechał w ten. Dobra, kupujemy przyczepy, to będą moje najlepsze przyczepy polskie, to nie ten, nie ta przyczepa. Najlepsza przyczepa polska to jest ta. Pobierajcie te przyczepy. O to. Ja kupię, ale czerwona, czerwona jest ładna. Tak się mi podoba. Jutro może jakiegoś live'ika nagramy. Ło kurne, poszło mi. Muszę sobie podepchać na chwilkę trochę przyczepę, bo jest ciężko cofać. Piszcie w komentarzu, ludziska. No jestem już z powrotem. Musimy je podciągnąć gdzieś. Bo teraz tutaj jest zastawione, a one powinny tutaj stać. Nie, wjechałem w ten. O i wpiszcie w komentarzu, który z tych pól mam wpisać numer. Ja wam chwilę pokażę i piszcie, które pole mam kupić. Ja sam nie wiem, które pole mam kupić. Numerek napiszcie. Ja na pewno sobie kupię to pole. Ale już nie mam pieniędzy nawet na nie. Już chyba nawet pieniędzy nie mam na maszyny.
Dobra, poczekajcie, bo muszę posprzedawać te maszyny. Mamy teraz pieniądze. Kupimy chyba o ten, bo on jest fajny też. Kupmy. On będzie do John Deere'a. Możemy też zrobić taką serię top 10 polskich maszyn, modów do farminga, jak chcecie. Ludziska, powiem wam tak, nie będę na razie wjeżdżał, tylko pokupuję maszyny. Kupię maszyny i pochowam ich, a my dzisiaj zakończymy odcinek, bo już trochę za długo trwa. Trzeba będzie go zakończyć. Zrobimy tylko jedną rzecz. P i weźmiemy tego ZTS-ika, ZTS-a, sprzedamy i kupimy do nas na gospodarstwo. Tylko że do nas na gospodarstwo musimy kupić z tuzem przed nim.